Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski, witam Was w kolejnej analizie rynku Bitcoina. Dzisiaj mamy 18 marca. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz, zanim rozpoczniemy dzisiejszą odprawę na temat właśnie rynku Bitcoina, tego, co na nim się dzieje, pamiętajcie o tym, że żadna z informacji w tym nagraniu oczywiście nie jest rekomendacją inwestycyjną, jest to tylko moja osobista, prywatna opinia z którą zami się dzielę z racji tego, że chcę, chcę, żebyście byli spokojni, nie martwili się tymi dynamicznymi ruchami na Bitcoinie. Bo jak wiecie, nie jest trudne, to, aby to wszystko sobie przewidzieć, co się może dziać dalej. Dlatego dzielę się swoją wiedzą i swoimi analizami. Jak wiecie, przedwczoraj mieliśmy tutaj analizę, która mówiła o tym, że możliwe są spadki, wzrosty, przepraszam, od tej strefy, tak. To, tutaj dalej był ten ruch wzrostowy, o którym informowałem. Wczoraj była kolejna analiza, tylko że już byliśmy w ważnej strefie, która mówiła o e, spadkach, tak, i po wybiciu tendencji numery miały być kolejne spadki, zwróćcie uwagę. Od razu, tutaj był pierwszy ruch spadkowy na około 200 dolarów. Dalej, po wybiciu tendencji numer 1, był tutaj kolejny spadek zgodnie z tą analizą. Ale zanim to omówimy, chcę Wam po prostu podziękować. Dziękuję Wam serdecznie za tak dużą ilość łapek w górę i prawie 3000 wyświetleń w jeden dzień. Bardzo Wam za to dziękuję. Cieszę się, że jest tak pozytywny odbiór i że w której prawie nie ma tych łapek w dół. Cieszę się, że możecie korzystać z tego, co ja udostępniam. Wiem też, że korzystacie, jest to też dla mnie bardzo ważne, bo zależy mi na tym, procesu, żebyście byli spokojni i niczym się nie martwili. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, dobrze kochani. W takim razie teraz. Zwróćmy uwagę, jak się zrealizowała wczorajsza analiza. Jak wiecie, analizy są do siebie bardzo podobne. Co to oznacza? Oznacza to, że korzystam z podobnych elementów, typu właśnie oznaczenia obszarów, gdzie była największa wartość transakcji, ponieważ jeżeli wiemy, gdzie była największa wartość transakcji, to. Z dużym prawdopodobieństwem możemy określić miejsca, w których po prostu będzie reakcja cenowa. Więc teraz idźmy dalej. Tutaj mieliśmy ważną strefę od góry wczoraj. Jak wiecie, wczorajsze nagranie oczywiście jest na moim kanale YouTube, na Facebooku. Analiza jest na TradingView, jak zwykle przed ruchem. To jest dla mnie najważniejsze, że wszystko pokazuje przed ruchem, przed tym, jak się wydarzy, bo jest to najważniejsze i najbardziej po prostu wiarygodne. No, chyba że cofałbym się w czasie. Dobrze, od góry mieliśmy tutaj ważną strefę. oznaczoną kolorem czerwonym, dlatego, że tutaj była duża wartość. Transakcji na tej świecy, zejście poniżej, więc to była przewaga możliwa na spadki. Następnie od dołu tutaj była tendencja, która powstała tutaj z tego kanału cenowego no i cena cały czas poruszała się tą tendencją w ruchu wzrostowym. Informowałem, że od tej strefy może cena spadać, a kolejne spadki możliwe, że będą po wybiciu tendencji numer 1. Spójrzmy, cena tak po pierwsze od razu tutaj po, wy... po wyjściu z tej strefy spadła, tutaj był pierwszy ruch na 300 dolarów. Przykład, zaraz zerkniemy, czy ktoś korzystał reakcja na tendencję wcześniej wyznaczonej, ruch wzrostowy, no ale znów w tą strefę, no i wybicie tendencji numer 1, zgodnie z tym, co miało się dziać, cena po jej wybiciu tutaj nam spadła, tutaj zresztą był pełen oczywiście opis, dalej, zwróćcie uwagę, idziemy dalej, mieliśmy tutaj wybicie tendencji numer 1, co było przewagą na spadki, również zgodnie z tym, co opisowałem, więc jak najbardziej analiza zrealizowane, zrealizowana, zerknijmy teraz, czy ktoś z niej korzystał tutaj mam kilka screenów z Facebooka, Radek, dzięki za poświęcony, poświęcony czas, jestem wdzięczny za opublikowanie ostatniego odcinka 7 na 7, ponieważ przez tydzień miałem robić update, będzie oznaczało, że już nie będą się pojawiać codzienne analizy i będzie tylko w poniedziałek i piątek, wiecie co, przemyślałem tą sprawę z tymi poniedziałkami, z tymi codziennymi analizami, miałem to robić tylko do dzisiaj, czyli przez tydzień, po prostu chciałem Wam nadziewać, takie bezpieczeństwo, o, o, spojrzenie na to, co się będzie działo na rynku, bo nie jest to trudne, wystarczy po prostu zrozumieć te wszystkie schematy i układy. Ale postanowiłem, że zrobię, przedłużę te analizy codzienne aż do niedzieli. Dlaczego do niedzieli? Ponieważ od poniedziałku już startuje. Będzie otwarty klub tradera premium, czyli właśnie moje prywatne forum, i chcę się już troszeczkę bardziej skupić na forum, wtedy właśnie będą otwarte zapisy od poniedziałku. Więc bądźcie czujni, ponieważ też o to dużo razy pytaliście, więc przedłużę to dzień analizy do niedzieli. A w poniedziałek będzie otwarcie, właśnie forum. Oczywiście o, wszystkich wa o wszystkim Was poinformuję o tym, co będzie się. Działało, ponieważ o samo forum też dużo pytaliście. Tutaj tak, z ruchu spadkowego, przykładowo, Dominik, skromny 320 dolarów na plus. Dzięki Radek, znów pokonałeś Bitcoina. Cieszę się, tutaj, Dominik, że skorzystałeś. Spójrzmy dalej dalej ją udostępniłem, tutaj właśnie dzisiaj jeszcze screen, zgodnie z analizą dwa razy otworzyłem pozycję na spadki, dwa razy się też zrealizowała analiza, cena spadła od czerwonej strefy do poziomu tendencji numer 1, potem ją wybiła i był dalszy spadek do 5000. tysięcy, tutaj plus 1200 dolarów z dwóch pozycji sprzedaży, której na Facebooku udostępniłem te pozycje, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, cena miała spaść, spadła, miał być jeszcze dalszy spadek po ubiciu tendencji, wybiło tendencję, spadła jeszcze dalej, więc jak najbardziej analiza zrealizowana, też dużo w ogóle pytacie, co się dzieje na forum, Bo jak wiecie, poza Facebookiem, poza grupą, poza YouTubem, też jest forum takie prywatne, w którym ja udostępniam jeszcze całą swoją wiedzę, takie różne elementy, z których korzystam, wiecie tak, niepublicznie, tylko dla forum. I tutaj zaraz do tego wrócimy. I właśnie na forum jak najbardziej inne osoby też korzystają tutaj przykładowo Greg, plus 100 dolarów, potem plus 625 dolarów. Dzięki radku Mega Robota, to jest tutaj dzisiaj z 10.56, ja również tutaj napisałem, że plus 1200 dolarów. Wojciech też napisał, że ma 0,5 bitcoina zysku, więc gratulacje, bardzo się cieszę, że korzystacie, to było 11. 11.00, a o 13.00 na forum, na czacie, bo to jest czat na forum, tutaj zwróćcie uwagę, napisał właśnie Krystian, wszedłem wyraźnie z pozycji, dużo lepiej, polecam każdemu, tutaj... Jak najbardziej, może śmieszne pozycje, ale zawsze 10 dolarów do przodu. Świetnie, Christian. Wiesz, to nie muszą być duże pozycje. Już po 1200 dolarów zysku, czy tam po pół bitcoina. Grunt, żeby sobie robić ten taki nawyk, czyli rok po roku brać coś z rynku, które jeszcze Mariusz napisał na forum. Ja już na złotku zarobiony. A z rana, bitcoin idealnie według strategii. A więc teraz obiad. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że też z tego zdrowo korzystacie na forum. Otwarcie forum będzie w poniedziałek, więc trochę więcej powiem dokładnie o forum, ale naprawdę no, tam się dzieje jeszcze, jeszcze więcej, więc cieszę się, że korzystacie. Wczoraj też wrzuciłem na, na Facebooka Właśnie screena z moimi pozycjami na DAX, no bo wieczorem, tutaj koło 22. Handlowałem jeszcze na DAXie na spadki tutaj bardzo krótki ruch, bo to jest interwał jednominutowy. Po to wrzuciłem, żebyście zobaczyli, że nie trzeba dużych ruchów, nie trzeba długo czekać. Tutaj mieliśmy pozycję na spadki. Te zielone kreski są to pozycje na spadki otwarte. Tutaj był ruch spadkowy, no i tutaj mamy plus 40 euro 27, 26, 31, czyli jakieś 130 euro zysku, a pozycja trwała raz, 2, 3, 4, 5, 6 minut. Jakie było ryzyko? ryzyko, które było około 60 euro na, to, na ten zysk 130 euro, tak? Więc jak najbardziej nie potrzeba tych, du, tych dużych ruchów, ani nie musi on trwać długo. To jest rynek DAX, czyli właśnie to jest niemiecki indeks. Dobrze. Wróćmy sobie do y, rynków. Okej, okay, wróciliśmy, czyli podsumujmy, w poniedziałek będzie otwarcie klubu Tradera Premium, o to dużo pytaliście, zresztą po komentarzach można sobie sprawdzić, więc będzie otwarcie, bo jak wiecie klub Tradera Premium jest zamkniętym forum, ponieważ dbamy tam o jakość, i nie chcę po prostu, żeby był na forum chaos, tam są jeszcze bardziej szczegółowe analizy, zresztą... Widzicie, tutaj wszystko działa na żywo, tak, wczoraj mówiłem o, przedwczoraj mówiłem o wzrostach, cena wzrosła, wczoraj mówiłem o spadkach, cena spadła, nie jest to nic bardzo trudnego, lecz po prostu trzeba się tego nauczyć, a na forum to można zrobić, czyli tak, ostatnia analiza jak najbardziej zrealizowana, tutaj cena dotarła do 5 tysięcy, zerknijmy sobie na to, co robi cena aktualnie, aktualnie, o, wejdźmy tutaj na Bitstampa, Aktualnie cena po wybiciu tutaj tej tendencji numer 1 spadła. Ok, była tutaj reakcja przy poziomie 5000. Cała ta strefa zielona jest teraz istotna na Bitcoinie. Dlaczego? Już wam mówię, będzie to samo co było wczoraj: czyli był kanał i od góry ważna strefa wynikająca z wartości transakcji. Tak po prostu duży kapitał. Widzicie, jaki jest wolumen, i po wybiciu dołem miał być ruch spadkowy. A teraz ta ważna strefa będzie tutaj od dołu, ponieważ od dołu jest tutaj wolumen. I również jest tutaj zasięg tej czarnej korekty jest 161%, czyli tutaj cały ten ruch. O, zwróćcie uwagę. Jeszcze tylko wróćmy sobie na chwilkę do tej wcześniejszej analizy. O, wczoraj mieliśmy tak, globalny, to co oznaczałem, wczoraj mieliśmy globalnie trend spadkowy, tak, a lokalnie był to trend wzrostowy, tak? Jak coś to sobie twórzcie wczorajsze nagranie. I po obliczu tej tendencji miał się ten trend wzrostowy, tak? Ten tutaj czerwony, odwrócić na spadkowy. No i tak się stało, i zwróćcie uwagę. Cena zaczęła tutaj spadać, ok, czyli to teraz jest trendem spadkowym, ponieważ jesteśmy pod tą tendencją, tak, ale ten tutaj trend jest trendem wzrostowym, czyli zwróćcie uwagę, mamy wyższy interwał, mamy trend spadkowy, bardziej lokalny trend, jest to trend tutaj ten wzrostowy, ponieważ od góry jest tendencja i od dołu, i tutaj w tym ruchu mamy właśnie tę tendencję od dołu i też zasięgi korekt. Usuniemy te oznaczenia, będzie troszkę prościej, OK. I teraz tutaj jest to trend spadkowy, ten, w której w tej tendencji, ale od dołu jest ważny poziom 5000 do 4000 4000, przepraszam, 800, wynikający właśnie z zasięgu tej czarnej korekty i również z wartości wolumenu, więc teraz, jeżeli Bitcoin, Tutaj będzie w tej strefie zielonej, już nie jest, jak widzicie, tak? I teraz tak, możliwe, że w ogóle cena Bitcoina będzie trochę w konsolidacji, czyli trochę pochodzi sobie góra dół, góra dół tutaj. Dlatego, że jest tutaj po prostu zasięg wolumenu, yy, a często cena potrafi się naprawdę troszeczkę, yy, nazywamy tak śmiesznie, pokisić, po prostu, czyli przebywa dłuższy czas, tutaj właśnie w tej yy, strefie ponieważ tutaj od dołu jest wolumen, również tutaj jest zasięg korekty, wcześniej też jest wolumen, więc tutaj może być jakaś konsolidacja lokalna, przykładowo właśnie taki ruch, ale poczekajmy, czyli tak, jeżeli cena aktualnie cały czas będzie tutaj w tej strefie, tutaj w tej strefie o zielonej, to możliwe, że jeżeli wybije nam tutaj tendencję numer 1, to tego miejsca możliwe, że będzie tutaj cena po wybiciu, oczywiście, tendencji. Tak, czyli najpierw musi ją wybić. To możliwe, że tutaj cena będzie chciała e, zrobić jakiś ruch wzrostowy. Tylko że uważajcie, ponieważ zmiana tego trendu tutaj, w, te, w tym kanale, jest aktualnie ten trend spadkowy. Więc ten trend możliwe, że się zmieni, tylko jeżeli po pierwsze ta zielona strefa nie zostanie wybita w dół, a po drugie zostanie możliwe, że zostanie właśnie wybita ta tendencja numer jeden i wtedy możliwe, że będzie to na jakiś lokalny ruch wzrostowy, tak jak tutaj mieliśmy lokalny spadek, o którym mówiłem, to teraz może po wybiciu tutaj tej tendencji będzie tutaj lokalny wzrost tutaj od tej wcześniejszej strefy, ponieważ cała ta strefa to są dwie przewagi na wzrost, ale jest to bardzo długi zasięg, do 4,800, czyli to jest tutaj na 300 dolarów, tak, na 300 dolarów jest tutaj ten zasięg i... Tak, który by ten stop los byłby troszeczkę długi, więc myślę, że jeżeli wybijemy tę tendencję numer 1, to będzie dalej możliwy ten ruch wzrostowy. Tylko uważajcie na to, ponieważ tendencja dopóki nie jest wybita, zwróćcie uwagę na tej analizie. To jest sekundkę, zaraz się załaduje. Dopóki tendencja nie jest wybita, jak tutaj. To jest to przewaga na wzrost. zwróćcie uwagę, ta tendencja, która już była wyznaczona wczoraj, cena do niej spadła i, per, i której precyzyjnie w niej zareagowała. Dlaczego? Jest to dobrze oznaczona: 1, 2, 3 tendencja wynikająca właśnie z kanału cenowego. Tak? i tu, jak widzicie cena doszła do tej tendencji, zareagowała, potem ją wybiła i dopiero był to kolejny sygnał na możliwe spadki, bo pierwszy już był tutaj, tak, świecał góry z cieniem, wolumenowa, plus jeszcze od góry strefa na spadki wynikające z wolumenu, więc na ten moment cała ta zielona strefa trzyma na możliwe wzrosty, ma zasięg 300 dolarów, ale jeszcze takim, wiecie, kolejnym aktywatorem, tak jak tutaj, będzie wybicie, właśnie tendencji. Tutaj wybicie tendencji było w dół, czyli możliwe na spadki. Tutaj, jeżeli będzie w górę, to możliwe, że będzie dalej tu jakiś lokalny, podkreślam, lokalny ruch wzrostowy. Więc aktualnie warto po prostu jest sobie poczekać na spokojnie. Pamiętajcie, że jutro też będzie analiza, tak, do niedzieli, no bo w poniedziałek już robimy otwarcie mojego forum dla nowych osób, ponieważ są tam stali stali klubowicze, którzy po prostu handlują ze mną, wiecie, bardziej prywatnie, pokazuję im takie smaczki, bardziej e, analizy zaawansowane. Przykładowo w tym tygodniu były 4 analizy bitcoina, z czego 4 były zrealizowane. Na od 9 miesięcy samych analiz bitcoina wróciłem 91, z czego tylko 8 nie było zrealizowanych. Jeszcze tam już nieraz to pokazywałem, więc bądźcie cierpliwi. Jutro też będzie analiza. Zobaczymy, jak ta cena będzie reagowała w tej strefie. Pamiętajcie, że ten trend jeszcze jest trendem spadkowym. Której ten, w, tym, w tej tendencji dopiero po jej wybiciu zmieni się na możliwy ruch tutaj wzrostowy z tej całej strefy, która już jest jedną przewagą na wzrosty. Tak? Więc kochani, czekajcie do poniedziałku. Pytaliście o to. W poniedziałek robimy otwarcie. Wiecie, otwarcie jest raz na jakiś czas raz na chyba raz na trzy miesiące. Więc to też jest wielkie wydarzenie, będzie to właśnie w poniedziałek, tam handlujemy bardziej profesjonalnie, bardziej szczegółowo, zresztą pokazuję całą swoją strategię, więc naprawdę będzie się działo. Dziękuję Wam serdecznie za uczestnictwo w tym nagraniu, cieszę się po prostu naprawdę, tak szczerze Wam mówię od serca, że mega mi dużo sprawia frajdy, to, że jest taka sytuacja na rynku, jak jest. Wiecie, że dużo osób mówi, że hej, coś się dzieje, jakaś tam mała panika jest, a po prostu mogę wam pokazać coś, że hej, to wszystko jest ułożone. Nieważne, wiecie, gdzie ta cena zeszła, gdzie ona teraz jest, i tak możecie określić wszystko krok po kroku, tylko trzeba się trzymać strategii, która jest oparta, nie wiecie, na szklanej kuli, na wróżeniu z fusów, tylko która jest oparta na powtarzalności statystycznej. Dlaczego? Bo po prostu duży kapitał handluje w oparciu o algorytmy, tak? Czyli właśnie w oparciu o. Programy, które właśnie nazywamy algorytmami, które pomagają im rozkładać duże zlecenia. Bo nie wierzcie w to, że załóżmy jakieś osoby ręcznie rozkładają załóżmy zlecenia o wartości miliardów dolarów. Tak, bo tak po prostu nie jest. Więc ważne jest to, żeby korzystać z strategii, która pokazuje wam, co robi największy kapitał na temat na rynku. Teraz bądźcie ostrożni, bo cały czas jest to trend spadkowy, której wcale nie zdziwię się, jeżeli będzie jakaś konsolidacja. także cena, która jeszcze troszeczkę sobie zejdzie niżej, a dopiero może później, jeżeli ta strefa nie zostanie wybita, to. Po wyjściu z tendencji dopiero może będzie jakaś reakcja na wzrosty z tej, której wcześniejszej strefy, więc na ten moment tak to wygląda. Link do analizy jest w opisie. W poniedziałek się słyszymy na otwarciu klubu Tradera Premium. Znów zobaczycie tam wyniki więcej, więcej ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o trading. I też zapraszam Was na codzienne live y na Facebooku, bo zaraz zaczynam live'a na Facebooku, bo chcę po prostu podpowiadać na Wasze pytania, naprawdę uspokoić spokojnie, to, że ceny spadają, nie jest to nic złego, zresztą wcześniej widzieliście, na DAX na spadki, na Bitcoinie na spadki, naprawdę jest to dobry, dobry okres do handlu, tak, wystarczy sobie siedzieć w domu, klikać, wszystko zgodnie ze strategią i tyle. To jest bardzo, bardzo ważne. też pamiętajcie o tym, że ryzyko jest po waszej stronie, czyli wy ograniczajcie to ryzyko właśnie pozycją stop loss, która już z góry zakłada maksymalną możliwą stratę, tak i też wielkościami pozycji. Ustalajcie sobie wszystko, naprawdę może to być bezpieczne. Jak najbardziej się pod tym podpisuję, bo sam publicznie, na forum, na żywo już naprawdę będzie to przykładowo. Sam Bitcoin od 9 miesięcy, tyle analiz udostępniłem na forum, tyle zostało zrealizowanych. Zresztą teraz widzicie, tak? Trzy analizy. Cztery analizy, ostatnie pod rząd, z każdej można było sobie wziąć ruch. Jak widzicie jest to złożone, tak, ale bardzo, bardzo powtarzalne. Czyli raz się tego nauczycie i to już zostaje i z tego po prostu sobie korzystacie w domu, bez przejmowania się robieniem, załóżmy, nie wiem faktur, oczekiwania na klientów, czy, czy prowadzenia działalności, bo wystarczysz ty, komputer i internet. Dobra, trochę się rozgadałem, czasem właśnie włącza mi się taka gaduła, cieszę się, że jesteście, dzięki Wam za te komentarze, za łapki w górę, to jest naprawdę mega motywujące, więc co, słyszymy się do niedzieli w codziennych analizach, bo od poniedziałku po prostu już otwieram Klub Tradera Premium, chcecie troszeczkę bardziej, wiecie, skupić na, 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 na forum, ale cieszę się, że, że wiecie, w takich wachliwych sytuacjach możemy być razem publicznie. Nawet, 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 właśnie, jeżeli załóżmy, nie jesteś na forum, to i tak właśnie widzisz, jak to wszystko wygląda. Na forum są jeszcze bardziej zaawansowane analizy, ale warto. Wa czuję po prostu, że warto pomagać i cieszę się, że mogę wam w ten sposób coś pokazać, przekazać czy nawet pomóc. Więc dziękuję wam serdecznie, fajnie, że korzystacie. Pozdrawiam Was serdecznie, słyszymy się w kolejnych analizach, więc co? Nie przedłużam już. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za te łapki, dzięki za subskrypcję. Powodzenia. Cześć.